latach 70. w XIX wieku rząd brytyjski starał się rozszerzyć swoją kontrolę nad Afryką Południową. W 1877 roku Sir Henry Bartle Frere został oddelegowany jako wysoki komisarz do spraw Afryki Południowej z mandatem do podporządkowania istniejących kolonii, rdzennych grup afrykańskich i republik burskich pod władzę brytyjską. Frere postrzegał niepodległe Królestwo Zulusów jako potencjalne zagrożenie dla tego planu i szukał pretekstu do wypowiedzenia wojny i wyjścia. Wykorzystał incydent z lipca 1878 roku, kiedy dwie żony wodza Zulusów Sihéo Kaksongo uciekły z jego gospodarstwa do brytyjskiej kolonii Natal. Dwaj synowie Sihéo wkroczyli do Natalu z uzbrojoną bandą, pojmali kobiety i odesłał ich na ziemię Zulusów, gdzie zostali straceni. Ultimatum Freji wobec Sechwayo domagało się poddania synów Sehejo i wodza Mbelini Vamswati, grzywny za bydło oraz radykalnych zmian w rządzie Zulusów, w tym reformy sądownictwa i zniesienia systemu wojskowego Zulusów. Prośba Sechwayo o więcej czasu, mająca na celu sprowokowanie odrzucenia, została zignorowana. 11 stycznia 1879 roku, po wygaśnięciu ultimatum, siły brytyjskie dowodzone przez generała porucznika Lorda Helmsforda zaatakowały Zululand w trzech kolumnach. Jeden się wzdłuż wschodniego wybrzeża, drugi od strony Transwału, a główne forty, dowodzone przez Helmsforda, przekroczyły rzekę Buffalo w Lorke S. Drift i rozbiły obóz po stronie Zulusu. Dzień po inwazji na ziemię Zulusów brytyjski generał Lord Chelmsford zorganizował rekonesans, wysyłając policję konną. Major John Dartnell poprowadził policję konną z Natal na misję zwiadowczą, aby zobaczyć czołg Hayera. Raportując do Helmsforda, że słyszał pieśni wojenne Zulusów, ale nie mógł ich zlokalizować. Inni zwiadowcy schwytali wiele bydła Zulusów. 12 stycznia o godzinie 3:30 nad ranem Chelmsford rozkazał pułkownikowi Gwynnowi poprowadzić mieszane siły, w skład których wchodził 24 pułk, kontyngent metalowców i nierę piechota konna. Podczas zwiadu Chelmsford towarzyszył im i często kierował ich ruchami. Wojska brytyjskie ruszyły na północny wschód od obozu, trzymając się toru na zachodnim brzegu rzeki Bashi. Po około 8 kilometrach po drugiej stronie zaobserwowano pewną ilość bydła i innego inwentarza żywego, a na wzgórzach nad nimi pewną liczbę Zulusu. Chelmsford rozkazał siłom przekroczyć rzekę i przygotować się do akcji. Tak jak Green i Chelmsford planowali, Zulusi drwili z nich, krzycząc: dlaczego czekacie? Budujesz mur. Chodź na górę. Frontalny szturm rozpoczęły oddziały pomocnicze z rodzimych kontyngentów Natal. Wspierani przez brytyjskich żołnierzy regularnych, podczas gdy mieszany oddział piechoty konnej, na wzniesieniu na tyłach Zulusów, Chelmsford i Glynn zdecydowali się usunąć Zulusów z wąwozu, zanim udadzą się do pełzania, by spłonąć. Pomoc! Pomoc! Po tym, jak atak tubylczego kontyngentu Natalów załamał się, regularni żołnierze wznowili atak i pokonali Zulusów w wąwozie.
Tymczasem pierwszy batalion 3. pułku Native Contingents, dowodzone przez komendanta George'a Hamiltona Brownera, zaatakował Zulusów na niższych terenach i próbował przejąć ich bydło, wspierany przez 3 kompanie 1. batalionu 24. pułku pod dowództwem kapitana Williama Davidsa. Tak więc 2 batalion 3 pułku kontyngentów tubylczych Natal, dowodzone przez komendanta Edwarda Resele Coopera. A dodatkowi żołnierze z 24 pułku piechoty, w tym 4 kompanie 2 batalionu, byli trzymani w rezerwie. Szturm zakończył się sukcesem w oczyszczeniu podstawy wąwozu i pojmaniu pewnej liczby kobiet i dzieci, które zostały wysłane na tyły. Wojownicy Zulu wycofali się stromą ścieżką prowadzącą na szczyt klifu. Ścieżka została zabarykadowana, odsłonięta przez ukrytych strzelców, a widząc, że NNC słabnie, Black i oficer sztabowy, kapitan Henry Harfer, ruszyli naprzód, aby wesprzeć Hamiltona Brownera. Black bezskutecznie próbował zmotywować oddziały NNC do natarcia, nawet gdy oficerowie NNC używali kolb karabinów, aby popchnąć ich do przodu. Harfordowi udało się zebrać kilku żołnierzy NNC, oczyszczając przylądki klifowe, podczas gdy natarcie 24 pułku zachęcało NNC. Strzelcy NNC otworzyli ogień, zmuszając kompanię Hamiltona Brownera u podnóża klifu, już pod ostrzałem Zulusów, do ukrycia się. O 9 rano drugi batalion NNC przybył na wsparcie, ale bitwa na niskim terenie zakończyła się, gdy NNC i 24 pułk oskrzydliły Zulusów. Zginęło co najmniej tuzin Zulusów i 2 żołnierzy NNC. Około 20 żołnierzy NNC i 3 europejskich oficerów zostało rannych. Dziękuję. O godzinie 10 konny kontyngent Resele osiągnął wysokość. Podzielony na 2 grupy, lewy oddział stawił czoła i odparł 60 Zulusów bez strat, podczas gdy prawy oddział schwytał konie Zulusów i ledwo uniknął incydentu z bratobójczym ogniem z NNC, który zdjął czerwone opaski.
bitwie pułkownik Henry de Gica poprowadził 4 kompanie 2E24 pułku i część 2 batalionu 3 IC, aby podnieść król Cehalea, posuwając się ostrożnie w szyku bojowym. Z wyżej położonego terenu pierwszy batalion dostrzegł pusty król i dobrodusznie zadwił z ludzi de Gica, którzy następnie wkroczyli do środka i spalili go. Cały oddział powrócił do obozu nad rzeką Buffalo o godzinie 16. Pomimo silnej burzy z piorunami, Chelmsford przyznał dzień odpoczynku 13 stycznia. Następnie zajęli się pełnieniem służby wartowniczej, zwiadem i przygotowaniem drogi do Zululandii. Oddział opuścił obóz 20 stycznia, docierając do Eisenbewoner przed południem. Ale to już inna historia. Niech żyje flaga!